goszczą nas dwaj członkowie Rady Dzielnicy I drugiej. Pan Łukasz Bartuch i pan Grzegorz Minowski. Zwrócili się do nas z prośbą o to, żeby wystąpić 2-3 minuty. A w związku z tym, że się bardzo spieszą. Dlaczego się spieszymy? Myślę, że nie tam. Ale chwileczkę, ja tu chwileczkę. Mam pytanie, czy państwo wyrażają zgodę, żeby przerwać obrady i oddać panom głos na te 3 minuty? Oczywiście. Jeżeli nie widzę żadnych sprzeciwów, w takim razie oddaję głos. Dobrze, dziękuję panu przewodniczącemu i szanownej radzie. Dlaczego się spieszyłem? Bo akurat żona mówi tam komunię chrześcijan mają, tam muszę ją odebrać z kościoła. Taka inicjatywa ponadpartyjna wyszła od pana Bartucha i od innych radnych w przeróżnych dzielnicach, to tak się trochę drogą kropelkową, mailową rozprowadza. Jest to Stowarzyszenie Krakowskich Radnych. Stowarzyszenie ma na celu jakby nie promować żadnej partii, nie tworzyć nowego jakiegoś forum, tylko żeby było forum dyskusji na temat przeróżnych problematycznych sytuacji, żeby się nawzajem porozumiewać i uczyć od siebie. Przykładowo teraz tutaj Państwo macie taki bardzo palący problem z tym parkiem, nie z parkiem, tylko z tym Wincentego a Pawła, to nie jest park, tylko park. Ale generalnie tam deweloper chce wejść, wybudować znowu, tak jak i tutaj przy ZUS-ie, jakiś gigantyczny budynek i nawet dwa. Ja właśnie Państwu powiem taką bardzo ciekawą rzecz, że jeden deweloper, który u Państwa stacjonuje, bardzo się chwali taką jedną rzeczą, że w Parku Lotników on wybuduje jako jeden pierwszy nowoczesny budynek w centrum miasta, w środku parku. I deweloperzy się po prostu chępią, lubią to i oni między sobą po prostu tego typu działania po prostu tam piętrzą u siebie i tak. Także jakie są tutaj działania, które chcemy. Chcielibyśmy, żeby to stowarzyszenie, chcielibyśmy, żeby Państwo przyszli przede wszystkim na pierwsze spotkanie założycielskie, z tego względu, że będziecie Państwo mieli możliwość tworzenia tego statutu. Nie chcemy jakby ukrywać, chcemy działać kolegialnie. Chcemy, żeby wspólnie wypracować jakąś możliwość spotykania się i najlepiej w sali Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa. Słucham Pawle. Grzesiek, no przy całej sympatii, ja się osobiście nie zgadzam od razu z takim punktem, głosowania są tajne. Proszę bardzo, tworzymy się. To są różne pomysły, jest burza mózgów. Co wyjdzie z tego, będzie zależało od Państwa. Zapisanie się w tym momencie daje tam właśnie zalety, że można złożyć własne propozycje, przekonać pozostałych kolegów radnych do swoich propozycji. Ten punkt niekoniecznie musi pozostać. Ja jestem zwolennikiem tego punktu, żeby ta działalność stowarzyszenia była trochę odseparowana od tej polityki. W ogóle nie jest to możliwe, żeby całkowicie się odseparować. Zawsze te układy dzielnicowe, polityczne, partyjne odgrywają jakąś rolę. Generalnie chodzi o to, że to ma być organizacja ponadpartyjna, czyli należymy do różnych partii albo nie należymy, ale potrafimy się spotkać i pokazać, że Rady Dzielnic są coś więcej niż tylko jednostką pomocniczą. Jesteśmy słabi, często jesteśmy lekceważeni przez różnych urzędników, a my chcemy po prostu pokazać, że razem zjednoczeni potrafimy coś osiągnąć w mieście. To ma być mocny głos opiniujący rzeczy daleko wykraczające poza dzielnicę. Praktycznie każda rzecz, która się dzieje w Krakowie, powinna być zaopiniowana przez nas, przez Radnych Dzielnicy. Taka jest idea tego stowarzyszenia. Dzisiaj odwiedziliśmy już dzielnicę czwartą, dzisiaj jesteśmy u Państwa. Planujemy w tym miesiącu odwiedzić wszystkie dzielnice, także zachęcamy do zapisywania się już w tym momencie do naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że stowarzyszenie jeszcze nie funkcjonuje, prawda? Czy już powstaje dopiero? Mamy 17 osób. W tym momencie mamy już 17 nie osób. Nie jest zarejestrowany, dopiero się tworzy. Tak, dlatego właśnie zapisując się w tym momencie, mają Państwo jeszcze wpływ na to, czy będzie kolegialność, czy nie, czy będzie tajne, czy nie będzie tajne. Mamy już 17 osób, które się zadeklarowały, więc o dwie więcej niż jest wymagane według ustawy o stowarzyszeniach. Chcemy, żeby nas było dużo, żeby było jak nas najwięcej. Proponujemy również, żeby w pracach stowarzyszenia brali udział również radni miasta Krakowa, będący radnymi dzielnicowymi, oraz byli radni dzielnicowi, żeby też ich włączać do naszych prac. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, co uchwalimy, będzie zależało wyłącznie od osób, które wejdą w tym momencie. Mnóstwo radnych mówi, że się zapiszą, jak już to powstanie. Oczywiście, że wtedy przychodzą na gotowe, nie mają wpływu na to, co się będzie działo. Plus oczywiście trzeba też pamiętać, że będziemy wybierać zarząd. Pod koniec maja będziemy wybierać zarząd, więc ci, co wejdą teraz,
będą mieli mogli się ubiegać o te funkcje. Także zachęcamy. Myślę, że to będzie mocny głos nasz radny dzielnicowy Kraszów. Do kiedy można by wyklarować? Pierwsi otwierają drzwi, ostatni zamykają, więc generalnie nie musimy. Znaczy, planujemy odwiedzić wszystkie sesje rad dzielnic i dopiero wtedy robić spotkanie. Ostatnia sesja odbędzie się 28 maja, przy czym już w tym momencie każda osoba, która się zapisuje, dostaje dostęp do newslettera. Jakiekolwiek propozycje się pojawiają, są już rozsyłane. Na przykład Grzesiek dzisiaj zaproponował, żeby zapisać, żeby nie zamykać się przed byłymi radnymi dzielnicowymi. I już dzisiaj 17 osób otrzymało taką propozycję, i już trwa dyskusja, już się zastanawiamy. Więc kto wejdzie pierwszy, kto teraz będzie wchodził, będzie miał prawo po prostu głębiej uczestniczyć w tej pracy. Rozumiem, że nie musimy zgadać go dzisiaj. Nie, jest adres e-mailowy podany, wystarczy adres. Zresztą kontaktujemy się głównie drogą elektroniczną. Spotkania będą prawdopodobnie raz w miesiącu. Jeżeli przewodniczący Kośmidek wyrazi zgodę, no to chcielibyśmy się spotkać w sali Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa, dlatego że będzie nas dużo. Jest nas 17 osób na samym starcie, więc będzie nas kilka razy więcej. Tam jest jedyny lokal. No tu widzę, że tutaj warunki lokalowe w piątej dzielnicy nie odbiegają ani od trzeciej, ani od drugiej, ani od czwartej, gdyż wszędzie są tak samo skromne, także użyję takiego słowa. U nas chyba jeszcze gorzej niż w tej dzielnicy. Jeszcze gorzej? Przecież jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest subiektywne. Bardzo dziękujemy przewodniczącemu, że się zgodził, że też tak w trybie nagłym wracamy bezpośrednio z czwartej dzielnicy. Są dni takie, w którym będziemy odwiedzać cztery sesje w ciągu jednego dnia, także bardzo dziękujemy za możliwość przesłania. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Nie widzę, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa.